Dzień dobry wieczór, z tej strony Patryk z kanału Czarny na Białym, a w tym filmie przedstawię wszystko, co przyda się Wam i w szkole, i na egzaminy, jeżeli chodzi o Pana Tadeusza. Także bez zbędnego przynudzania, zaczynamy! Pan Tadeusz jest utworem Adama Mickiewicza. Jest to tak zwana epopeja narodowa, czyli w wielkim skrócie najważniejsza spuścizna kultury polskiej. A tak na serio, epopeja jest to mieszanka epiki oraz liryki. Jest utworem wielowątkowym, gdzie każda księga, czyli taki rozdział swoisty, stanowi odrębną całość fabularną. Ponadto jest to utwór poetycki, pisany wierszem, no czyli zmora statystycznej większości, w tym mnie. Narrator jest wszechobecny i wszechwiedzący oraz występuje tam coś takiego jak bohater zbiorowy. Akcja Pana Tadeusza rozgrywa się w większości na Litwie, w dworku w Soplicowie oraz okazjonalnie w Dobrzynie i trwa plus minus 6 dni, czyli 5 dni lata 1811 roku oraz na końcu utworu 1 dzień wiosny 1812 roku. Ponadto są tam też retrospekcje, czyli flashbacki nie z Wietnamu, a z końcówki XVIII wieku. A teraz czas na bohaterów. O wszystkich dokładnie nie będę się rozgadywał na godzinny wykład jak stara babcia u doktora, więc szczegółowo skupię się tylko na najważniejszych. A więc tak. Pan Tadeusz. Tadzio jest 20-letnim synem Jacka Soplicy, który studiował w Wilnie i nagle postanowił przyjechać do Soplicowa, gdzie przeżywa swoje perypetie miłosne oraz pozwala nam poznać panujące szlacheckie zwyczaje i obyczaje na dworku. Był on wychowywany przez swojego wuja, sędziego, uwaga, uwaga, Soplicy. Ponadto był typowym bohaterem rodem z filmów o amerykańskich liceach. Młody, krzepki, zdrowy, przystojny oraz bardzo chciał z patriotycznego obowiązku wstąpić do woja, czyli do legionów polskich. Ponadto zakochał się, można rzec, od pierwszego wejrzenia w o 6 lat młodszej Zosi, co w rezultacie skutkowało ich zaręczeniem pod koniec utworu, ale o tym potem. Jacek Soplica, paradoksalnie najważniejszy bohater utworu, mimo iż to Tadek jest w tytule. Ojciec Tadeusza i brat sędziego. Z początku dowiadujemy się, że był on typowym szlacheckim badasem z bujnym jak u Piłsudskiego wąsem. Na sejmikach miał większość głosów i szacunek. Zajebiście szczelał i władał szablą, więc ten, kto postanowił iść z nim na solo, miał bardzo duże szanse przegranej. Jak na wygrywa przystało, Jacek był odważnym marzycielem, dobrze zbudowanym, który myślał tylko o sobie. I tak żyłby sobie długo i szczęśliwie, ale wtedy byłoby zbyt nudno. Jego autorytet i wtyki zauważył stolnik, który zaczął pod pretekstem super zajebistej przyjaźni wykorzystywać ten fakt na swoją korzyść. Jace był szaleńczo zakochany ze wzajemnością w jego córce, Ewie. Jednak taty to nie obchodziło, przez to dostał tak zwaną czarną polewkę, czyli coś ala nie ma małżeństwa i baja. Wściekły bardziej niż Najman postanawia się zemścić i koniec końców zabija stolnika pod wpływem impulsu. Od tamtego momentu zaczyna żałować swoich win i wstępuje do klasztoru pod pseudonim wojennym Ksiądz Robak. Przechodzi on metamorfozę niczym domy po spotkaniu z Kasią Dowbor i jest od teraz pobożnym człowiekiem wiary i patriotą, który wraca na Litwę cichaczem namawiać wszystkich do powstania. Pod koniec, podczas bijatyki z moskalami, ratuje życie Gerwazemu, sam umierając. Przed swoim końcem wyznaje: I am Jacek Soplica. Przez co zyskuje przebaczenie i rehabilitację. Zosia. 14-letnia córka Ewy, wychowywana w Soplicowie przez Telimenę i sędziego. Jest ona piękną, jasnowłosą dziewczyną o wysokim poziomie inteligencji i nigdy nie schodzącym pogodnym charakterze. Jest pełna wdzięku, naiwności i delikatności. Zakochuje się ze wzajemnością w Tadeuszu, a na koniec się z nim zaręcza. Sędzia Soplica. Jest to młodszy brat Jacka Soplicy, który jest gospodarzem dworu w Soplicowie. Jest starym kawalerem, patriotą oraz bardzo dobrym i gościnnym gospodarzem przestrzegającym tradycji. Można rzec, że to taki typ tamtych czasów, który organizuje tak dobre imprezy, że aż grzech nie przyjść. Telimena jest to krewna sędziego, która pomaga wychować Zosię. Ma lekko mówiąc wyolbrzymione ego, lecz jest osobą bardzo inteligentną i odczytaną. Pod koniec zaręcza się z rejentem. Gerwazy, aka Klucznik, jest to stary sługa stolnika, który po jego śmierci przysięga zemstę na Jacku. Niemalże do końca pozostaje w tej kwestii nieugięty, lecz pod koniec budzi się w nim sumienie i przebacza Soplicy. Posiadał charakterystyczny, ogromny, super zajebisty miecz o jakże skromnej nazwie Scyzoryk. Nie wiem czy wiesz, ale posiadamy Instagrama, na którego wrzucamy notatki z filmów, oraz Discorda, na którym pomagamy przygotować się do egzaminu. Jak coś, wszystkie linki w opisie. Ponadto z takich mniej istotnych bohaterów warto zapamiętać jeszcze hrabia Horeszko, krewnego Horeszków. Typowego marzyciela i romantyka, indywidualistę. Jankiela, powszechnie lubianego Żyda, który dzierżawił aż dwie karczmy, był on wielkim patriotą oraz zajebiście grał na cymbałach. Szlachtę Dobrzyńską,
szlachtę zaściankową złożoną w większości z Maćków, odziwoni z klanu i Bartków. Zachowali oni swe zwyczaje i język oraz bili się podczas zajazdu na Soplicową. Asesora i rejenta, dwóch takich szlachciców, którzy nadawaliby się do Sejmu. Wiecznie przez cały utwór kłócą się o to, kto ma rację i kogo PiS jest lepszy. Pod koniec asesor zaręczył się z Teklą, a rejent z Telimeną. Protazego, czyli sługi Sopliców, odwiecznego wroga Gerwazego, który pod koniec utworu się z nim godzi, Podkomorzego oraz Wojskiego. Bohaterowie za nami, to czas na streszczenie. Całość rozpoczyna się inwokacją, czyli taką ulepszoną apostrofą, w tym przypadku do Litwy. Po słynnym Litwo, ojczyzno moja, akcja przenosi się do Soplicowa, gdzie do swojej rodzinnej chałupy wraca Tadziu, który dotychczas siedział w szkole w Wilnie. Podczas podziwiania domu spotyka on Zosię, czyli swoją przyszłą, o której jeszcze nie wie, że spędzi z nią resztę życia. Po przywitaniu się z Wojskiem i spółką odbywa się uczta, gdzie nasz bohater myli Zosię z o wiele starszą Telimeną i zaczynają podrywać. Ponadto podczas tej wieczerzy na drugim końcu stołu asesor z rejentem kłócą się o swoje psy, Sokoła i Kusego. Dzień później nasza drużyna pierścienia rutuje się na polowanie na niedźwiedzia, co było skutkiem właśnie kłótni o psy. W międzyczasie w jednej z dwóch karczm Żyda Jankiela, niczym Houdini, pojawia się ksiądz Robak, który pokryją mu agituje i namawia tamtejszą szlachtę, by przygotowała się na powstanie i przywitanie Napoleona ze swoją armią. Tymczasem drużyna pierścienia wraz z Robakiem z samego rana idzie na polowanie na misia. Podczas obławy lasu niedźwiedź atakuje hrabiego i Tadzia, lecz Robacz zabija misia na czas i ratuje im życie. Znowu dochodzi do sporu asesora z rejentem, tym razem o to, kto zabił bestię. Koniec końców Gerwazy wyjaśnia, że strzelił ksiądz. Polowanie kończy się charakterystycznym i tradycyjnym daniem sygnału poprzez użycie rogu. Wieczorem znowu trwa uczta na zamku, podczas której sędzia z hrabią prowadzą agresywne negocjacje wywołane nakręceniem zegarów przez Gerwazego. Panowie zerwają dotychczasowe sojusze porozumienie oraz zaczynają się kłócić o prawo do zamku. Na to wszystko Gerwazy proponuje zrobić zajazd na Soplicowo, namawiając zaściankową ekipę szlachciców dobrzyńskich. Robi to tak skutecznie, że jeszcze tego samego dnia napadają oni na Soplicowo. Na niedomiar tego do bitwy włączają się Rosjanie stacjonujący w okolicy, którzy aresztowali i wzięli do niewoli wszystkich. Na ratunek przybywa im ksiądz Robacz z Maćkiem nad Maćkami. Po bohaterskiej wygranej bitwie i przepędzeniu ruskich, mnich zostaje ranny, ratując Gerwazego i hrabiego. Wieczorem odbywa legendarną spowiedź. Wyznaje swoje winy oraz ujawnia, że jest Jackim Soplicą, po czym w wyniku ran umiera. Gerwazy finalnie mu przebacza. Jakiś czas później Tadeusz i hrabia wyruszają walczyć w legionach polskich. Po roku wracają do Soplicowa już jako dzielni żołnierze i bohaterowie. W domu sędziego wydano ucztę na cześć polskich generałów służących pod dowództwem Napoleona Bonapartego. Na dworku panuje zgoda i pokój, a cały utwór kończą zaręczyny Tadeusza i Zosi, Telimeny i rejenta oraz asesora i Tekli. Podczas biesiady Jankiel gra na cymbałach koncert Poloneza. A teraz czas na zbawiciela waszych notatek i zadań domowych, czyli plan wydarzeń. Przyjazd Tadeusza do Soplicowa. Przywitanie go z sędzią. Początek sporu rejenta z asesorem. Rozrywki w Soplicowie, polowanie na zająca, grzybobranie. Rozmowa hrabi z Telimeną w świątyni Dumania. Wręczanie Tadeuszowi kartki i klucza przez Telimenę. Polowanie na niedźwiedzia. Zabicie niedźwiedzia przez księdza Robaka. Przygoda Telimeny z mrówkami. Spotkanie szlachty w domu Maćka nad Maćkami. Rozmowa sędzi z księdzem Robakiem. Rosjanie w Soplicowie, aresztowanie szlachty z Dobrzyna. Bitwa z Moskalami. Uczta kończąca ostatni zajazd na Litwie. Wiadomość o wypowiedzeniu wojny Napoleona z Rosją. Spowiedź Jacka Soplicy. Śmierć Jacka Soplicy. Wojsko Polskie w Soplicowie. Zaręczyny Tadeusza i Zosi. Koncert Jankiela. Polonez i biesiada. Przypominam, że można już pobrać naszą darmową kartę ze wszystkimi opracowanymi lekturami. Jak zawsze, wszystkie linki w opisie, jak i komentarzu. I czas na kwintesencję języka polskiego, czy to w podstawówce, czy wyżej, czyli wątki i motywy. W utworze występuje sporo wątków. Ja jak zwykle skupię się na najważniejszych, a pozostałe tylko wymienię. Spór o zamek. Jeden z trzech głównych wątków panu Tadeuszu. Rzecz niemalże widoczna w całym utworze, główne tło wydarzeń, no spór o zamek między Choreszkami a Soplicami. Miłość romantyczna. Kolejny główny wątek. W skrócie jest to miłość, która nigdy się nie spełni i nie doczeka, i żyli długo i szczęśliwie. Miłość ta doskonale jest widoczna między Jackiem Soplicą i Ewą Choreszkówną. Oboje, mimo iż się mocno i wzajemnie kochają do szaleństwa, to czynniki inne, czytaj ojciec stolnik oraz różnice majątkowe,
wbijają ostatnie gwoździe do tej trumny. Jacuś dostaje czarną polewkę i żeni się z inną, której nie kocha, a samą Ewę rozpamiętuje do końca swojego życia. No a Ewa, jego przyszła nie doszła, zostaje żoną faceta, którego wybrali jej rodzice. Jacek Soplica. Mimo iż jest to stricte postać, to wielcy znawcy poważają to jako trzeci z trzech głównych wątków, a dokładnie jego działalność. Pod pseudonimem wojennym ksiądz Robak podejmuje się służyć dla kraju i agituje okoliczną szlachtę na Litwie, aby szykowała się na powstanie. Cieszył się on wielkim autorytetem oraz nieraz za swoje misje był karany i więziony. Jako patriota staje się bohaterem narodowym. Szlachta. Mickiewicz w swoim utworze ukazuje życie i obyczaje szlachty. W Epopei pojawiają się m.in. szlachta średnia, szlachta zaściankowa czy arystokracja. Ponadto można też tu podpiąć zwyczaje i obyczaje. Wątek bardzo rozległy i klasycznie występujący w całym utworze. Najlepszym przykładem tego jest sędzia i jego nadzwyczajna gościnność. Wszystkich ciepło przyjmuje i się o nich troszczy. Na każdej swojej kolacji czy innej imprezie przestrzega zasad, manier oraz tamtejszych tradycji. Gotuje i podaje tradycyjne dania, a gości usadza według odpowiedniej kolejności. Ponadto dba on bardzo o swoje gospodarstwo. Kolejnymi zwyczajami i tradycjami tamtejszej szlachty są grzybobranie i polowanie, na przykład na niedźwiedzia. Czarna polewka, czyli otrzymanie kosza tamtych czasów. Ktokolwiek ją otrzymał, czy to od drugiej połówki, czy od jej rodziny, mógł pomarzyć o ślubie. Takim delikwentem był właśnie Jacek Soplica, o którym mówiłem przed chwilą. Zaręczyny. Najpopularniejsza biesiada w utworze, poprzedzona tańczeniem poloneza. Tradycja ta poniekąd zachowała się do teraz, z większego bądź mniejszego przymusu tańczy się poloneza przed każdą, czy to studniówką, czy balem na ukończenie podstawówki, czy tak jak w moim przypadku balem gimnazjalnym. Szlachecka praca. Ogromny szacunek do hierarchii szlacheckiej, kobiet oraz rodziny. Metamorfoza, tudzież przemiana wewnętrzna. Nasz znany i lubiany Jacek Soplica przechodzi metamorfozę po wydarzeniu, jakim było zabójstwo stolnika. Z wąsatego awanturnika i zabójcy zmienia się w człowieka pokornego, prawego i skromnego, pełnego patriotyzmu, gotowego oddać życie za ojczyznę. Symbolem tej przemiany jest jego zmiana nazwiska na znak pokory. Walka narodowo-wyzwoleńcza, tudzież patriotyzm. Czyli sama idea przygotowania powstania na Litwie oparta na rzeczywistych wydarzeniach, takich jak wojna francusko-rosyjska, którą można też wykorzystać jako wątek wydarzeń historycznych. Ponadto występuje tam też wiele innych motywów i wątków, takich jak motyw spowiedzi, Arkadii, rodziny, ojczyzny, dworku szlacheckiego domu, muzyczny koncertu, krajobrazu, emigranta, tańca, zbrodni, Żyda, zaręczyn, polowania, księdza, bitwy, powstania, tęsknoty, poświęcenia, malarski oraz dobra i zła. Co by nie mówić o panu Tadeuszu, to jest on istną kopalnią złota, jeżeli chodzi o rozprawkę, dlatego mam do ciebie dwie propozycje. Po lewej stronie ekranu widzisz film, w którym opowiadam, jak skutecznie lać wodę i z palcem w nosie zdobyć maksymalną liczbę punktów za rozprawkę. Natomiast po prawej stronie znajduje się jeszcze raz film, w którym mówię, jak z każdej lektury wycisnąć cały wachlarz wątków i argumentów do rozprawki. Wybór należy do ciebie, ale gwarantuję, że na pewno się nie zawiedziesz. Mówił do was Patryk z kanału Czarny na Białym. Bajo!